Dzień dobry Państwu, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co dzieje się na świecie, o kolejnych przesunięciach geopolitycznych. Widocznym tego zjawiskiem jest na przykład wizyta przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej w Moskwie, ale nie tylko, bo jeszcze są inne wydarzenia, o których dzisiaj porozmawiamy, ale o tym, co to wszystko oznacza i czy zmierza do wojny, czy może jednak do pokoju światowego, porozmawiam z panem Marcinem Hagmajerem z Narodowej Akademii Informacyjnej. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Na początku oczywiście zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. A teraz no to może zacznijmy tak jak u Hitchcocka. Najpierw trzęsienie ziemi, potem jest tylko ciekawiej, czyli spotkanie na szczycie Xi Jinpinga z Władimirem Putinem. Z Władimirem Putinem poszukiwanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny zbrodniarzem. Myślę, że ten wątek, który wymieniłem na końcu, się bardzo z tym łączy, bo to chyba była taka rozpaczliwa próba zatrzymania podróży Xi Jinpinga do Moskwy. No ale co z tej wizyty wynika, bo jej znaczenie jest w zasadzie przez środki masowego rażenia przekazem w dużej mierze deprecjonowane. Czy naprawdę to jest taki akt bez znaczenia, czy jednak ma on znaczenie dosyć doniosłe? No jasne, że ma znaczenie dosyć doniosłe ze względu na to, że od ponad roku Rosja przez tak zwany Zachód jest bojkotowana na wszelkie możliwe sposoby we wszystkich dziedzinach niemal życia, a tu nagle przewodniczący największego w sterowaniu międzynarodowym mocarstwa, a za chwilę hegemona, przypomnę definicję hegemona, to jest ponad dwukrotna przewaga nad następnym systemem w sterowaniu międzynarodowym. I przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, największego supermocarstwa na świecie, przyjeżdża do Moskwy, do swojego sojusznika i przyjaciela w ramach BRICS i Szanghajskiej Organizacji Współpracy, bo przypomnę, że kilka dni przed wizytą przewodniczącego Xi Jinpinga miała miejsce wizyta szefa Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Moskwie, która była takim preludium, przygotowaniem właśnie do tej wizyty przewodniczącego Xi. No i tam Moskwa, Rosja zadeklarowała wejście do tak zwanego GDI, czyli układu systemu, zapomniałem już dokładnie nazwy tego, to jest zarządzana Chińską Republiką Ludową, system GDI. I sama ta wizyta jest o tyle istotna, że jest deprecjonowana w sposób nieudolny, ponieważ no, Chińczycy postawili przed faktem dokonanym Zachód, a mianowicie Sojusz BRICS, zwłaszcza Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa były przedstawiane jako ci, którzy podżegają do działań wojennych, a tymczasem przewodniczący Xi Jinping przedstawił 12-punktowy plan pokojowy na rozwiązanie kryzysu ukraińskiego, który zaakceptowała Federacja Rosyjska i który podstawił NATO i reżim kijowski pod ścianą, ponieważ w tych 12 punktach są szczegółowe zawarte warunki, których no, NATO po pierwsze nie zamierza spełniać, które Ukraina jako ten cyngiel NATO no, nie będą w stanie podjąć się. Dlatego no, jest to sukces na wielką skalę, tym bardziej, że nastąpiło pogłębienie partnerstwa strategicznego między obydwiema stolicami, między dwoma tymi systemami największymi w ramach BRICS. I co najważniejsze, w ramach czasopisma Nowoczesna Myśl Narodowa przedstawiliśmy wspólne oświadczenie z zeszłego roku, z 4 lutego 2022 roku Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej
o wejściu w nową erę. I przewodniczący Xi mówił, że właśnie rozpoczynamy nową historię, nową erę. Dlatego jest to doniosła wizyta, ponieważ rozpoczyna faktycznie nową erę, erę bez dolara i erę bez dominacji anglosaskiej. No właśnie, to jest, myślę, dość doniosłe wydarzenie, za którym poszły kolejne, czyli zapowiedzi o tym, że kolejne kraje odchodzą od rozliczeń w dolarach i nagle mamy początki, ja tak się obawiam, że to są początki z kryzysu bankowego na Zachodzie. I to jest, to są dopiero, to nie jest jakieś generalne uderzenie w dolara, to są poszczególne zapowiedzi, chyba dotyczące poszczególnych, póki co sporych, ale jednak tylko niektórych kontraktów. To nie jest tak, że tu, prawda, w ogóle nie wymieniamy już naszej waluty na dolara sio, tylko poszczególne umowy są ogłaszane, że one będą rozliczane, czy to no, w walutach narodowych, no, tak jak Rosja kazała sobie płacić w rublach, tak teraz mają być te umowy rozliczane na przykład w juanach, czy w innych walutach, i to już zachwiało systemem finansowym zachodnim. I to jest chyba dopiero początek. Zdecydowanie. Nie tylko, że zachwiało systemem finansowym zachodnim, no tutaj trzeba by wymienić nie tylko te banki jankowskie, ale słynny Credit Suisse szwajcarski, który musiał być ratowany kroplówką przez no, interwencje rządowe, ale to też odbiło się rykoszetem, co ciekawe, na Arabii Saudyjskiej, która straciła przez to miliardy. A przypominam, że Arabia Saudyjska w ramach współpracy z państwami BRICS zobowiązała się do rozliczenia pozadolarowego. Więc to jeszcze bardziej przyspieszy dedolaryzację na Bliskim Wschodzie w ramach państw OPEC. No i uderzy rykoszetem we wszystkie państwa podległe systemowi dolarowemu oraz no, te państwa, które jeszcze nie zdecydowały na odejście od tego systemu. Przypominam, że Indonezja, prezydent Indonezji wezwał choćby do rezygnacji z płatności kartami Visa i Mastercard. No i w tym czasie, taki przypadek, w tym samym czasie Indonezji odebrano Mistrzostwa Świata w piłce nożnej do lat 20, zasłaniając się tym, że Indonezja nie chciała wpuścić piłkarzy reprezentacji Izraela na swoje terytorium. Jakoś nie przeszkadza to FIFA, że Federacja Rosyjska i Białoruś, a zwłaszcza Federacja Rosyjska jest bojkotowana i jej piłkarze przez inne kraje, jakoś z tego powodu nikomu nic wcześniej nie odbierała. Więc to widać wyraźnie, że to idzie w tym kierunku. Dalej mamy, co ciekawe, deklarację Francji, która kupiła 65 tysięcy ton baryłek gazu skroplonego na szanghajskiej giełdzie właśnie w juanach z pominięciem dolara, co było szokiem w państwach zachodnich i nawet propaganda nie bardzo wiedziała, jak sobie z tym poradzić, jak to przekuć w kłamstwo kolejne w stylu covidowym i no, widać, że to przyspiesza, zwłaszcza od marca. Dlaczego to przyspiesza? Przyspiesza to ze względu na to, że między lutym a marcem zdarzyło się wiele spotkań i inicjatyw, nie tylko dyplomatycznych, gospodarczych, ale także militarnych. Przypomnę, że pod koniec lutego miały miejsce ćwiczenia wspólne Marynarki Wojennej Republiki Południowej Afryki, Chińskiej Republiki Ludowej Federacji Rosyjskiej u wybrzeży Republiki Południowej Afryki. 15 marca ćwiczenia na Morzu Arabskim między Iranem, marynarkami Iranu, Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej, które no, wbiły klin w ćwiczenia jankesko-izraelskie. Dalej mamy spotkania, no, sukces dyplomacji chińskiej, 10 marca
podpisanie porozumienia, wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy wspomnianą Arabią Saudyjską a Iranem w Pekinie. No i mamy współpracę gospodarczą pomiędzy Indiami i Białorusią, a także szereg umów między Iranem i Federacją Rosyjską. I do tego, jeżeli dodamy, że już w zeszłym roku zarówno Indonezja, jak i Iran, który miał być wiosną tego roku przyjęty do BRICS, ale także Arabia Saudyjska i Turcja zadeklarowały chęć zacieśnienia współpracy bądź wstąpienia do tego paktu, który, przypomnę, na kwiecień tego roku, czyli na ten miesiąc, w sterowaniu międzynarodowym ma już prawie 39% 38,9% sterowania międzynarodowego, jest największym paktem na świecie, wobec 37,7 państw G7 i 37,5 państw NATO. Przypomnę, że różnica między G7 a NATO jest taka, że G7 to jest 6 najbogatszych państw Europy Zachodniej i Ameryki Północnej plus Japonia. Natomiast no, Japonii nie liczy się jako NATO, więc i zarówno G7, jak i NATO mają mniej niż BRICS. To widzimy, że w ostatnich nawet nie miesiącach, a tygodniach następuje rzeczywiście otwarcie nowej ery. No, to jest bardzo, bardzo możliwe. Czy możemy się spodziewać też jakby poszerzania, może nie tyle samego BRICS-u, ale nawet w sensie formalnym, ale poszerzania po prostu tego bloku, bo na przykład nikt nie zwraca uwagi, dajmy na to, na postawę poza RPA, które należy do BRICS-u, krajów afrykańskich, ale czy możemy na przykład się spodziewać, że niektóre kraje afrykańskie, gdzie przecież Chiny bardzo były aktywne w ciągu ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat w Afryce, czy kraje afrykańskie dołączą się niedługo do tej dedolaryzacji? No, należy się tego spodziewać, biorąc pod uwagę pewne inicjatywy związane choćby z inwestycjami chińskimi w tamtym regionie i rosyjskimi. Przypomnę budowa baz marynarki wojennej w Federacji Rosyjskiej na Morzu Czerwonym, także chińskich baz. No, inwestycje chińskie związane w kolej w Afryce Subsaharyjskiej oraz w ogóle w infrastrukturę i w bogactwa naturalne tam znajdujące się wskazują, że jest to tylko kwestia niewątpliwie bardzo bliskiego czasu. No to zauważmy teraz może kontrakcję świata zachodniego, bo wspomniałem o tym uznaniu Putina za zbrodniarza i nakazie aresztowania go przez Trybunał Karny. To może od tego jeszcze zacznijmy i to rozwiniemy. Czy te instytucje, no które już te wszystkie, ponieważ Międzynarodowy Trybunał Karny jako instytucja stała jest instytucją w sumie na tle tego całego systemu stworzonego po II wojnie światowej relatywnie świeżą, ale wcześniej mieliśmy różne trybunały karne, na przykład Trybunał dla byłej Jugosławii, który pewne wyroki ferował dosyć wybiórczo. Czy to nie jest jakby ostateczna kompromitacja tego różnego rodzaju międzynarodowych sądów? No już zresztą proces norymberski był pewnego rodzaju taką kompromitacją, bo tu nie mówię chociażby o kwestii odpowiedzialności ZSRR chociażby za zbrodnię katyńską, ale przecież niektórzy nawet dowódcy lotnictwa amerykańskiego mówili, że gdyby przegrali wojnę, to oni by prawdopodobnie znaleźli się na ławie oskarżonych w jakimś takim paralelnym procesie. No, jak to jest zwykle, no to zwycięzców się nie sądzi. To jest ten problem. Choćby za Hiroshima i Nagasaki powinni być rozliczeni. I ta kwestia, co ciekawe, nigdy nie została podjęta przez Związek Radziecki i państwa socjalistyczne w okresie zimnej wojny. Tak, zdecydowanie zgadzam się. No to już jest karykatura Trybunału i w zasadzie. No jego szanse oddziaływania są tak wielkie i przemożne jak procent sterowania międzynarodowego i wpływ Holandii, gdzie się znajduje, na losy świata.
Więc karykatura jest do kwadratu albo do sześcianu tej całej inicjatywy, pomysłu. No bo powiedzmy sobie szczerze, no ludzie, którzy są odpowiedzialni za zbrodnie w ostatnim czasie państw NATO na całym świecie, na wielu kontynentach, no mieliby być no tu sędziami. To jest po prostu awykonalne i zresztą oni sobie sami zdają z tego sprawę i no chcąc zachować twarz, no po prostu całkowicie się pogrążają. To pokazuje klęskę nie tylko systemu dolarowego, ale i propagandy tak zwanego Zachodu, no, która się sypie, dlatego że choćby przypomnę, że Rada Bezpieczeństwa ONZ miała podjąć inicjatywę Federacji Rosyjskiej na temat handlu dziećmi z Ukrainy, które to proceder zbrodniczy państwa zachodnie, zwłaszcza anglosaskie Stany Zjednoczone, no, przeprowadzają od jakiegoś czasu i Wielka Brytania właśnie zablokowała ten wniosek Federacji Rosyjskiej, żeby ta sprawa na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ się pojawiła, no to pokazuje, że prawdziwą zbrodniczą twarz NATO, państw anglosaskich na czele w całym tym procederze, więc no twarz gangstera się coraz bardziej, maska gangstera upada, ujawnia się. No tak, a tymczasem do tego bloku, no w dużej mierze też działającego po gangstersku, jakim jest NATO, dołączają kolejne państwa. Teraz nagle bardzo szybko dołączają te kraje skandynawskie. Procedura już albo została ukończona, albo jest na ukończeniu. Do tego akurat to się dzieje w momencie, kiedy w Finlandii doszło do wyborów, w trakcie których taka była ładna, lewicowa premier Sanna Marin przegrała te wybory z Kretesem na rzecz partii, którą się nazywa tam skrajną prawicą. Czy to przyspieszenie jakby wydarzeń związanych z NATO nie jest przypadkiem ucieczką do przodu przed sytuacją wewnętrzną, że nagle zmieni się patrzenie na to wszystko Szwedów czy Finów, na NATO właśnie, i przy urnach wyborczych dojdą do władzy partie, które już nie tak ochoczo będą zapisywać te państwa skandynawskie do Paktu Północnoatlantyckiego. No tutaj trzeba uwzględnić dwie rzeczy w wojnie informacyjnej pomiędzy państwami NATO, pomiędzy tym blokiem anglosaskim a Niemcami i Francją. Wejście Szwecji i Finlandii do NATO było obliczone przez Niemcy jako taka przeciwwaga dla dominacji anglosasów i rzeczywiście gdyby oba te państwa zostały przyjęte, no to pakt NATO przestałby mieć rację bytu, dlatego że anglosasi, czyli Stany Zjednoczone, Kanada i Wielka Brytania straciliby ponad połowę w sterowaniu paktem NATO. I był to ruch, no, widać wyraźnie tutaj służb niemieckich. Finlandia jest od zawsze proniemiecka. Pani Marin, jeśli można ją panią nazwać, no powiedzmy ekspremier Marin, czy jeszcze i urzędujący formalnie premier Marin, no to był pomysł oczywiście anglosaski wciągnięcia Finlandii do wojny. No i na zasadzie Murzyny, czy Murzynka swoje zrobiła, może odejść. Rzeczywiście przegrała z Kretesem, zajmując trzecie miejsce i w tej chwili do głosu dojdą partie, no wyraźnie antyamerykańskie, proniemieckie. No i ten pakt NATO albo zostanie rozwiązany, albo się przekształci w jakiś pakt pod auspicjami Berlina i to jest obliczone. No przypomnę, że Szwecja została zablokowana przez Turcję ze względu na prowokację związaną ze spaleniem Koranu przed ambasadą turecką w Sztokholmie. No tutaj według naszych obliczeń z kolegą Tomaszem Banysiem było to pociągnięcie ze strony służb anglosaskich, szczególnie amerykańskich, które obawiały się właśnie tego ruchu niemieckiego, że jak Szwedzi zostaną
przyjęci NATO stracą tą kontrolę nad resztą państw NATO jako ci anglosasi. Więc Finlandia nie ma żadnego znaczenia w sterowaniu międzynarodowym, to jest bodajże 0,27%. Trochę większe ma Szwecja, ale razem i tak nie stanowią nawet procenta w sterowaniu międzynarodowym. Natomiast no, jest przez swoje położenie i granicę 1340-kilometrową z Federacją Rosyjską groźną bazą wypadową, potencjalną. Na porty w Murmańsku, ewentualnie w Petersburgu dla działań komandosów z państw NATO. Ja przypomnę, że sąsiad Finlandii, czyli jeden z członków założycieli państw paktu NATO, czyli Norwegia, niedawno udostępniła bazę dla komandosów brytyjskich, którzy mieliby operować właśnie na północy, na granicy tam norwesko-rosyjskiej, więc widzimy, czemu to miałoby służyć. Natomiast mówię, są tu dwie koncepcje ze sobą się, że tak powiem, starły. To znaczy koncepcja niemiecka, żeby anglosasi stracili te 50% wpływów na resztę państw NATO i koncepcja anglosaska, żeby otworzyć ten front na północy przeciwko Federacji Rosyjskiej. I gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta i prawdopodobnie skończy się to przyspieszeniem tylko upadku NATO, co zresztą Instytut Cybernetycznych Analiz Strategicznych w 2017 obliczał na rok 2024. To ja jeszcze bym się przeniósł z północy na południe. Co prawda nie będzie to dotyczyło stricte NATO, ale jak w tym kontekście umiejscowić wydarzenia w tworze syjonistycznym, czyli te wielkie protesty, które popiera podobno Soros, które no, tam to są największe chyba protesty w historii, czy w najnowszej historii właśnie tworu syjonistycznego. Czy to jest jakaś dywersja, czy element jakiegoś planu? No bo tutaj widzimy, że chyba ogon merda psem. No tak to wygląda. Rzeczywiście. Wyglądało jeszcze kilka miesięcy temu na nieuniknione, zanosiło się na nieuniknione starcie izraelsko-irańskie, a tymczasem Iran przy wsparciu Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej ma tak silną pozycję w tej chwili i osłabieniu dolara, że wojna z Iranem bezpośrednia Izraela nie wchodzi w tej chwili w rachubę i wygląda to na sztucznie wywołany kryzys wewnętrzny, który może być obliczony na, nie daj Bóg, nową operację Most 2 tylko nad Wisłę i nad Dniepr. Proszę zwrócić uwagę, że projekty podporządkowania sobie Sądu Najwyższego przez Netanyahu są dokładnie kopią tego, co chciał zrobić tutaj Morawiecki z Kaczyńskim kilka lat temu nad Wisłą. W zasadzie no, już wtedy było wiadomo, że doradcy Netanyahu byli przy rządzie Morawieckiego. I wygląda to na to, że jest to sztucznie wygenerowana no taka wewnętrzna rewolta, która ma być obliczona na sztucznie wywołane zamieszki, wojnę domową, które spowodują, dadzą taki pretekst do eksodusu. I kto wie, czy to nie jest na to obliczone, no w każdym razie trzeba to bacznie obserwować, bo idzie w tym kierunku, biorąc pod uwagę choćby, no jak w ostatnim czasie izraelskie firmy nad Wisłą, w jakich branżach się panoszą, ale nie tylko nad Wisłą, bo i nad Dnieprem również. I powiązania choćby Zeleńskiego z Izraelem, że on tam przecież rodziców wywiózł. Widzimy, że może to być kolejna tutaj taka sytuacja, która jest elementem tego, co się dzieje nad Dnieprem w tej chwili i nad Wisłą również. No, biorąc pod uwagę, że akurat gdy nagrywamy ten program, to przybywa do Warszawy pan Zełenski, to może to rzeczywiście wszystko
wszystko się łączy, czyli być może wkroczymy w jakiś kolejny etap budowy Ukropolinu. Zresztą przecież ta idea pojawiła się w roku ubiegłym i ona gdzieś potem zniknęła z debaty publicznej na czas dłuższy. I nagle amerykańska gazeta Foreign Policy, taki magazyn, odgrzebuje to i zaczyna tutaj Unia Polsko-Litewska, potężna Polska, to by było wspaniałe rozwiązanie. I nagle ni z gruszki, ni z pietruszki wraca ta idea. No, chciałoby się powiedzieć, przypadek, no nie sądzę. No, absolutnie żaden przypadek. Jest to w odpowiednim momencie odpalony odpowiedni pocisk, który ma być obliczony właśnie na kolejny ruch na szachownicy międzynarodowej, i to może być związane właśnie z tym, co przed chwilą, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Sama idea tego Ukropolinu przedstawiana w tym artykule, przypomnę, Foreign Policy to jest taki think tank Departamentu Stanu, którego współzałożycielem był słynny Samuel Huntington, słynny, ale w środowiskach związanych z naukami o cywilizacji i cybernetyki społecznej wiadomo, że choćby świętej pamięci dr Robert Piotrowski odkrył, że Samuel Huntington to był po prostu plagiator Konecznego. Zresztą dosyć marny, bo był doradcą później prezydenta George'a Busha juniora do spraw Bliskiego Wschodu, no i rzeczywiście jego doradztwo pokracznie wyszło, jak widzimy. Natomiast jest to dosyć ważna instytucja. Jeżeli coś takiego się ukazuje w think tanku Departamentu Stanu, to znaczy, że plan ma być przyspieszony i wdrożony szybciej niż się spodziewano. Czyli czytaj, że no, idzie nam źle i musimy przyspieszyć pewne poczynania. Z jednej strony, no to tak jak teraz powiedziałem, jest to przyznanie się takie pośrednie do porażki w pewnych tutaj aspektach. Natomiast no, cała idea jest dalej, będzie dalej drążona, dlatego że no, jest to jedna z ich ostatnich szans na wprowadzenie tego. Sam artykuł jest no takim, powiedziałbym, workiem ignorancji. Powiem dlaczego. Dlatego, że idea tego jest taka, że po wyjściu z Wielkiej Brytanii, czyli po Brexicie, Polin i Ukraina, czyli ten Ukropolin, miałby zastąpić Wielką Brytanię. Oczywiście w sterowaniu wyszłoby to podobnie, tylko jest kwestia taka, że miałoby być to przeciwwaga dla tandemu niemiecko-francuskiego. Przypomnę, że tandem niemiecko-francuski, ja bym to bardziej jeszcze poszerzył o Austrię, która jest całkowicie podporządkowana i związana z Niemcami. To jest ponad 8% w sterowaniu międzynarodowym wobec 4% tego tworu ukropolińskiego. Ale po pierwsze, Ukraina się rozpada i te ziemie Noworosji prędzej czy później do Rosji zostaną przyłączone. Już w zeszłym roku straciła 0,6 w sterowaniu międzynarodowym i Rosja powiększyła się o 1% w sterowaniu międzynarodowym. A po drugie, dlaczego ten artykuł jest tak przez niemieckie media, co ciekawe, reklamowany? Ano dlatego, że właśnie tak jak powiedziałem, nie byłaby to żadna przeciwwaga dla tandemu niemiecko-francuskiego, który miałby ponad dwukrotną przewagę nad tym projektem. A po drugie, Niemcy czekają na to, że nowy twór w Europie przekreśli Jałtę i ustalenia granic w Jałcie i Poczdamie i będą mieli kasus do rewizji naszych ziem zachodnich, czyli restytucji z dawnych swoich Prus, które to mają zapisane w Grundgesetz swoim i to trzeba uwzględnić. No tak, mają to zapisane. To w takim razie już może tytułem podsumowania, dokąd to wszystko zmierza, tak jak powiedziałem na początku, czy do
wojny światowej. Niektórzy przytaczają tu słowa Xi Jinpinga, że trzeba szykować się do wojny. Niektóre media tak je przytaczają. Czy to jednak idzie w stronę zamrożenia konfliktu na Ukrainie? A może coś pośredniego, że zamrażamy konflikt na Ukrainie, otwieramy gdzie indziej? No idzie to w kierunku jednak ładu i harmonii, który nastąpi po roku 2025 na świecie. Oczywiście on będzie etapami następował, nie od razu w samym roku 2025. Niewątpliwie mamy do czynienia od roku 2008, kiedy to Stany Zjednoczone Ameryki Północnej straciły ponad dwukrotną przewagę nad Chińską Republiką Ludową. Mamy do czynienia ze spadkiem entropii systemu sterowania międzynarodowego, światowego, czyli chaos się wygasza. Natomiast to nie znaczy, że się wygasił. Oczywiście dalsze podpalanie, eskalacja jest możliwa. No, przykładem jest ostatni USS, wpłynięcie tutaj w wody terytorialne Półwyspu Koreańskiego, USS Nimitz. Natomiast sukcesy dyplomacji chińskiej, chińska sztuka prowadzenia wojny Sun Zi i zarządzania wojskiem powodują to, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, w ogóle Anglosasi przywiązani do dyktatu w ostatnich wiekach, są bezradni wobec chińskiej sztuki dyplomacji i wojny informacyjnej i widać, że się gubią. No i czasu, a przede wszystkim środków w postaci dolara za chwilę mieć nie będą i czasu tego coraz mniej mają również. Więc wygląda to na wygaszanie entropii systemu, natomiast ona jeszcze trwa i wszystko jest jeszcze możliwe, aczkolwiek coraz mniej i tym się cieszmy. No cóż, to tym optymistycznym akcentem przedświątecznie zakończmy naszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Marcin Hagmajer z Narodowej Akademii Informacyjnej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu również za uwagę. Zachęcam do zostawienia łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo, dane w opisie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.